Kogo nie kręci turystyka? Chyba każdy z nas już od najmłodszych lat lubił podróżować i czerpać wiedzę na temat miejsc, do których przybył. Przyjechałam, żeby pozwiedzać miasta, kościoły i różne zabytki. Tak się budzi pasja podróżowania do wielu miejsc. Cykl wycieczek Tajemnice Starej Ostródy cieszy się zainteresowaniem. Turyści, mieszkańcy, wszyscy tak naprawdę lubią słuchać ciekawostek. W tym celu do Perły Mazur przyjechała grupa z Grudziądza. Chcielibyśmy też dowiedzieć się czegoś więcej, nie tylko poprzez samodzielne zwiedzanie, ale też ze strony przewodnika, który na pewno tę wiedzę na temat miasta ma bardzo bogatą. Kto ma ochotę na wspólny spacer, wkrótce kolejna okazja. Przewodnicy zapraszają. I od 28 maja co sobotę do końca września. Zawsze o godzinie 13 startujemy z zamku, a potem jeszcze po wycieczce jest możliwość kupienia biletu na statek i również przewodnikiem można popłynąć statkiem żeglugi ostródzko-elbląskiej po jeziorze Drwęckim. Rejs trwa godzinę i jest płatny. Wspólne zwiedzanie miasta to 2 godziny, ale bez opłat.